Siema, z tej strony Spox 2. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda ciekły metal w urządzeniu, które pracuje ponad 4 lata? Dzisiaj przekonamy się. Rozpoczynamy nowy odcinek. Oto i ona. Moja stara płyta główna z komputera. Platforma Z370 od Asusa z procesorem i7-8700K. Sprzęt pracował 5 lat, bez większych problemów. Niestety z uwagi na małą ilość linii PCI Express musiałem przejść na X299, o czym niektórzy wiedzą. Tutaj właśnie ten ciekły metal został zaaplikowany ponad 5 lat temu. Zaraz pokażę Wam, jak to wychodzi w praktyce, jakie są temperatury od tamtego czasu w znanych aplikacjach do obciążenia i zobaczycie, jak to działa właśnie na ciekłym metalu. I chwilę po tym zaaplikujemy termopad Honeywella PTM7950 i zobaczymy, ile będzie zysku bądź też straty, bo to jest dosyć ciekawy temat. Także przechodzimy na kompa, włączamy go. Dobra. Coś tu zaczyna się dziać. Pierwsze co odpalamy, HWinfo. Będziemy mieli ładny podgląd na temperatury oraz taktowanie procesora. Ogólnie tak, ten procesor został ustawiony w trybie All Cores na 4,7 GHz. I powiem Wam jedno, w momencie kiedy ten procesor został właśnie kupiony, to przy takim trybie nie dało się go używać. Od razu procesor się przegrzewał, notował w granicy 97-103 stopni i dosłownie odcinało go termicznie. Byłem wtedy zmuszony właśnie zrobić delete. Pierwszy raz to robiłem ogólnie w komputerach, w procesorach komputerowych, bo o ile w PS3-kach wiadomo, nie jest to trudne, tak tutaj moje pierwsze razy, że tak powiem. Więc po aplikacji ciekłego metalu okazało się, że to bardzo, bardzo pomogło. I na co warto teraz zwrócić uwagę? Zobaczcie temperaturę procesora. 25 stopni, 24, ale co dalej? Ten układ chłodzący został ustawiony w tryb turbo. Teraz pierwszy benchmark, jaki wykonam, to CPU burner. Cyk, klikamy, odpalamy, obciążamy cały procesor. Lecimy do góry i zobaczcie, po kolei każdy rdzeń, każdy core jest taktowany na 4,7 GHz. Jaka temperatura? 66. Z przeprowadzonych dzisiaj testów wyszło, że maksymalnie CPU złapało 72 stopnie na ciekłym metalu. Także sporo. To jest wysoka temperatura, ale no nie najgorsza. Wiadomo, układ chłodzący użyty w danej konfiguracji ma znaczenie. W tym wypadku mam jakieś nie za duże chłodzenie Ragi-Link, już nie do końca pamiętam nazwę. I poczekajmy sobie i zobaczcie, jest tutaj 71 i już złapało. O, i nawet mamy 73. 74, słuchajcie. Czy sam w sobie układ chłodzący jest gorący? Nie. Całe chłodzenie jest chłodniutkie, bo ten wentylator teraz pracuje praktycznie z maksymalną, stałą prędkością. Co jeszcze? Procesor pożera 130 W na ten moment. Słuchajcie, sporo. Jakby nie patrzeć, sporo papuje. Testy trwają dosłownie z 5 minut. Myślę, że tutaj w CPU burnerze już więcej nie złapiemy. Słuchajcie, mamy 76 stopni, więc nie ma lipy. Teraz tak, zatrzymujemy proces. Temperatura nam naturalnie spadnie. Już mamy 34, ok. Odpalamy Cinebench'a i odpalamy mu 10-minutowy stres CPU. Sprawdzimy, ile punktów złapiemy. Śniło mi się coś. No, zasnąłem. Drzemka 5-minutowa czasami też jest potrzebna. 8835 punktów. Wynik, myślę, całkiem przyzwoity jak na ten procesor. Czekajcie, muszę światło poprawić. O, znacznie lepiej. Teraz wyłączamy tego kompa. Dobieramy się do procesora. Zobaczmy, jak wygląda ciekły metal. Zasilanie sobie odepniemy. I oczywiście najpierw zasilacz off. Pamiętajcie, jeżeli coś robicie z elektroniką, odepnijcie. Zasilanie główne, zasilacz, bateria, nie zaszkodzi.
A moja płyta, jakby nie patrzeć, słuchajcie, po tylu latach wygląda i tak, myślę, spoko. Brałem ją ze względu na jakiś tam aspekt wizualny. Ło, pamięci VRAM, powiem wam, że cała ta sekcja aż gorąca. Autentycznie, całe chłodzenie od VRAMów dostało w ciry. Lecimy na procesor. Trzeba teraz tego skurczybyka jakoś odkręcić. Tutaj są takie podkładki. Jeszcze ramy wyciągamy. G-Skille. Z-Tridenty. Wentylator usuwamy. Pyk. Ok. Zabierzmy układ chłodzący. Jak wygląda pasta? Słuchajcie, pasta jest ok, bo to jest Thermal Grizzly. No to, tą pastę zmieniałem, myślę, że nie dalej jak 2 lata do tyłu. Co najważniejsze w tej paście, ona nie wyschła. Nie jest suchutka, widać, że jeszcze lepiej. Także to jest temat kluczowy. I teraz czas na mój procesor. Pasta na nim właśnie, no skoro tam była ok, to tutaj będzie tym bardziej dobra. Ścieramy ją. A w tym celu standardowo szmatka, trochę terpentyny i trzemy. Wszystko elegancko się oczywiście myje. Nie ma tutaj lipy. I teraz część najważniejsza. Ściągamy IHS-a i zobaczymy właśnie, co się dzieje w środku. Bo z tego co pamiętam, nie kleiliśmy tego IHS-a do wafla, do całego procesora, tylko położyliśmy go. Może nie było to do końca mądre, ale wiadomo, człowiek uczy się całe życie i każdy się praktycznie uczy na własnych błędach. Przynajmniej w większości przypadków tak było kiedyś. Teraz jest ciut lepiej, bo są media, YouTube, pomagają te treści. Natomiast wtedy zrobiłem tak, a nie inaczej. Idziemy. Odpinamy. Słuchajcie, podnosimy IHS-a. Tak. Zobaczcie, co jest grane. Kurde, jest ciekły metal i on dalej jest ciekły. Bardzo się odbija od światła, ale to tylko pokazuje, że on nie stracił na swoich właściwościach. Widzicie go? Ciekły metal ma prawie 5 lat. Nie no, nie spodziewałem się tego. Słowo daję. Wow, po prawie 5 latach. A jak sam procesor? Też wygląda świetnie. Nic się nie wylało. Wżeru raczej nie ma. Zobaczymy dopiero, jak wyczyścimy procesor. Natomiast tutaj no jest jak najbardziej ok. Na pierwszy rzut oka. Teraz znowu robię to samo, co wtedy, czyli aplikacja szmatki, trochę terpentyny. Musimy ten procesor przetrzeć, tak żeby ten ciekły metal nie uciekł. Bo o ile wiadomo, aplikacja ciekłego metalu jest ciężka i trzeba zwracać szczególną uwagę na to, żeby się nic nie rozlało, tak teraz zebranie go z powrotem może być jeszcze gorsze niż samo aplikowanie. W tym miejscu mamy grudki ciekłego metalu. Trzeba będzie je strzykawką zebrać. Minionek nam lepiej pokazuje tę sytuację, także robimy zoom na ciekły metal, ostrzymy i ten materiał zbieramy. I znowu robimy myju. Teraz już powinno być całkiem przyzwoicie. Jak wygląda rdzeń? Słuchajcie, jakieś tam wżery delikatnie tutaj widzę na rogu. I tak, to są wżery od ciekłego metalu, jakby nie patrzeć. Spróbuję jeszcze to przetrzeć, ale myślę, że to nic nie da. Nie, ja nawet tego nie ruszę. Tutaj, jak co niektórzy zauważyli, jest taśma kaptonowa. Po co? Żeby zakryć te 4 test pointy. Chodziło o to, że w razie by ten ciekły metal właśnie wyciekł, zrobiłby zwarcie, mogłoby spalić procesor, więc trzeba pomyśleć zanim właśnie złożymy to do kupy, bo różnie bywa. Teraz idziemy na IHS-a i z niego też trzeba będzie zmyć ciekły metal. Ale wygląda naprawdę rewelacyjnie. Zobaczcie, no, odbija się elegancko. A, super. I podobnie szmatka. Terpentyna myjemy. Tutaj już może być gorzej. O, widać wżer jakiś. O, proszę. Jest wżer, widać go.
słuchajcie, ta powierzchnia jest chropowata. To nie jest tak, że jest idealnie gładko. Nie, nie, nie. Widać. O ile na procesorze i na krzemie nie było widać problemów, także tutaj jest chropowato. To wygląda dosłownie jak jakaś skała z ciekłego metalu. Widok spoko, ciekawy dla oka. W takim układzie papier wodny, delikatne polerowanie i puszczamy termopada. Sprawdźmy, jak to wygląda. Już jest lepiej. I słuchajcie, jest gładko, jest poprawione, jest gitara. Także to jest o tyle dziwne, że nawet jak robimy coś przy komputerze, może nam się przydać właśnie kawałek papieru wodnego, ściernego i tak dalej, nie? Teraz czas na linijkę, zmierzmy rdzeń, dotnijmy termopad, kładziemy, składamy. Weźmy 1 na 10 na 18 mm, śmiało wystarczy. I słuchajcie, akurat z ostatnich aplikacji został mi taki kawałek tej wielkości. Jakby nie patrzeć, jest idealny na wielkość, więc nie trzeba tu kombinować, cudować. Aplikujemy go. Pamiętajcie, mamy jedną szansę. Cyk, siadło. Teraz zabieramy tą folię zabezpieczającą, żeby nie popełnić głupiego błędu. Poszło. Ostatnia rzecz, IHS. IHS-a wolę ustawić wtedy, kiedy mam przestrzeń, a nie żeby mi ją minionek zasłaniał. Więc musimy sobie zrobić przymiarkę. I raz, a dobrze go położyć. Dobra, próbujemy. Leży. Zapinamy. Mamy go. I teraz, żeby było fair porównanie, zaaplikujemy tutaj z powrotem pastę Thermal Grizzly. Bo nie będziemy dawali na IHS-a termopada, bo będzie zafałszowany wynik. Mi chodzi tylko i wyłącznie o wydajność termopada pomiędzy procesorem, jego rdzeniem, a IHS-em. Dobra, lecimy. Jeszcze zetrzymy starą pastę. Także ten układ prezentuje się spoko. Dobra, palimy go. Zobaczymy, czy będzie to działało, czy coś zepsułem. Dobra, wentylator zaczyna kręcić. Sprzęt zrobił reset. Dobra, odpala się drugi raz. Sprawdźmy, czy będzie obraz. Poczekamy sobie cierpliwie. No, dawaj maleńki. Nie zawiedź mnie, bo wiecie, jak to jest. O, jest, dobra, Asus. Asus in search of incredible. No dobra. Wykryło, że coś się zmieniło. O, proszę. Wykrył informację, że nowy CPU jest zainstalowany. Ale jak on to zrobił? Nie wiem. Pewnie trzeba iść do BIOSa. I teraz tak, jako że wcześniej sobie zapisywałem odpowiednie presety, zrobię to samo teraz. A, zmieniło nam się, tak, sync all cores. Ok, robimy reset i odpalamy go do pulpitu. I zaraz zobaczymy, co będzie grane. I to jest pytanie. Termopad da radę czy nie? Termopad kontra ciekły metal. No daj obraz, daj, come on. Robi kolejny reset, wentylator przestał kręcić. Dobra, jest to obraz. Wentylatory już odpaliły dokładnie ten sam tryb pracy co wtedy, więc bardzo dobrze. HW Info znowu odpalone. Furmark, odpalamy CPU burnera. Lecimy. 3, 2, 1, go. 74 stopnie, 77, 80. Ajajaj, wyższa temperatura jest na termopadzie niż na ciekłym metalu. Zobaczymy, jak zegary? 4, 7. Zegarów nie zbija. Temperatura 81 już. Tylko pamiętajcie, ten termopad został zaaplikowany 40 sekund temu, więc on musi się też dogrzać. 86 było.
Jednak ciekły metal zrobił lepszą robotę. Przynajmniej na ten moment. Wiadomo, jakbyśmy potestowali taki sprzęt dzień czasu, możliwe, że te temperatury by się ustabilizowały, były lepsze. Na ten moment nie mogę tego potwierdzić, ale nie jest źle. Trzeba mieć na uwadze, że procesor, jak był oryginalny, na fabrycznej paście od razu łapał, słuchajcie, 100 do 105 stopni przy tym taktowaniu 4,7. Słuchajcie, tak obserwuję teraz tą temperaturę, mowa o tych wartościach, to tak 82, 85 skacze. Już nie ma tych 90, więc myślę, że już, chociaż ta płyta chodzi 7 minut, to temperatura się ustabilizowała, jest lepiej. Wyłączę jeszcze raz HW Info i włączę. Bo tak jak wspominałem, wtedy HW Info zapisało nam maksymalne, skrajne temperatury, ale wtedy, kiedy ten termopad w ogóle miał pierwszy start, z zimnego startował, więc wiadomo, przywaliło mu tak fest na 90 stopni. No teraz mamy 84, już jest lepiej. Ok, teraz tak, wyłączamy furmarka, odpalamy Cinebencha i zobaczymy, co będzie za wynik po 10 minutach i jakie temperatury nam tutaj się zrobią. Czas już powoli dobiega końca. Niech jeszcze dorenderuje scenę i zobaczymy, ile będzie. Z tego, co pamiętam, wcześniej było 8830. Zobaczymy, jak będzie teraz. Ostatnie kwadraciki. No i 8828. Więc co możemy stwierdzić? W takim wypadku mamy wynik niemal identyczny. Jest to granica błędu pomiarowego. Jedyna różnica to temperatury. A te, jak przyjrzymy się, sięgały 81 stopni. O i zobaczcie, nawet teraz spadły temperatury minimalne. Wcześniej jak go włączyłem za pierwszym razem, może ktoś zwrócił uwagę w ogóle, było 35-40. Już ten termopad jednak dogrzał się. Bankowo się dogrzał, bo mamy 28 stopni na rdzeniach. A na początku jak odpaliłem płytę, nie było tego, więc jest lepiej. Dobra, odpalamy jeszcze raz furmarka i próbujemy po dogrzaniu. 71, słuchajcie, 74, no czekamy, ale już jest różnica, jest lepiej, słowo daję. Nie no, kurde, jakby nie patrzeć, procesor chodził na maksa ponad 10 minut, wcześniejszy test 5 minut, łącznie 15 minut pracy i zobaczcie, te temperatury są naprawdę lepsze w tym momencie, 78 max, tutaj 80, ale jakby nie patrzeć, porównujemy. Dobra, 81, 82, ale słuchajcie, dobrze się broni ta pasta. To nawet nie ma o czym mówić. Wiadomo, że ciekły metal może będzie trochę lepszy, ale ciekły metal na papierze ma przewodność cieplną na poziomie 80 W na metr Kelvin. Natomiast PTM ma tylko 8. Przy czym tutaj trochę o co innego chodzi, jeżeli chodzi o przewodnictwo cieplne. Natomiast ten materiał jest rewelacyjny. W tym starciu można powiedzieć, że przegrywa. Przy czym ja nie pamiętam, ile wtedy było dokładnie, bo to jest jeden materiał, gdzie nie mogę teraz cofnąć i podejrzeć, ale to już nieważne. Ja jestem mega zadowolony, żeby pasta dawała radę 80 stopni. Tam było albo 71, albo 80. Bardzo równo. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym wszystkim, bo to, co się dzieje tutaj, to tylko pokaz możliwości tego produktu. Mi ta firma oczywiście za to nie zapłaciła ani złotówki, ani nic z tych rzeczy, więc wiecie jak jest. Ja lubię polecać rzeczy, które faktycznie działają, bo lubię to i tyle. To jest od ludzi dla ludzi. Myślę, że to ma największy sens. Także jak materiał się podobał, łapa w górę, jak nie, łapa w dół. Pamiętaj o subskrybowaniu kanału, napisz komentarz, co myślisz o tej paście, o użyciu ciekłego metalu i tak dalej. W komputerowych jednostkach, jak widać, PTM też zdaje egzamin. Jestem w szoku. W PS4 Pro zdał egzamin, w PS5 zdał egzamin. Comps na i7-8750, czyli procesor, który posiada TDP na poziomie 95 W, też zdaje egzamin. Szok. Kończę. Na razie. Hej.